Odnośnie dzisiejszego wieczoru chciałbym Państwu przedstawić sylwetkę i kilka ciekawostek z życia Ignacego Łopieńskiego. To jest nasz plan na dziś. Czyli chciałbym bardzo krótko opowiedzieć o rodzinie Łopieńskich. Więcej o tym na pewno o rodzinie i o dokonaniach Łopieńskich opowie pan Ryszard Bobrow, który także będzie miał z Państwem spotkanie w jeden z czwartkowych wieczorów 6 lutego. Ja z kolei bardziej skupiłem się na osobie, która jest w cieniu braci Łopieńskich, czyli o Ignacym Łopieńskim, o artyście, który był nie tylko medalierem, rzeźbiarzem, ale przede wszystkim grafikiem i taka była jego misja, tak się najbardziej w tej dziedzinie sztuki najbardziej się rozwinął. Później przybliżymy się, spróbujemy odtworzyć może nawet wystawę, która miała mieć miejsce jesienią 1939 roku tutaj w tym muzeum. A na koniec mam nadzieję, że będą interesujące portrety Łopieńskiego i ich tajemnice, bo jak się okazuje, nie wszystko jest takie oczywiste, jak się na nie, jak na coś się patrzy i na coś się człowiek przygląda. Na początku bardzo uproszczone, od razu uprzedzam, przepraszam jednocześnie rodzinę Łopieńskich, drzewo genealogiczne, ale zadaniem tego drzewa jest pokazanie genealogii, skąd wywodzi się ta tradycja brązownicza właśnie w rodzinie Łopieńskich. Nazwisko Łopieńskich, Jana Łopieńskiego, takiego seniora rodu brązownika, było znane już właśnie w drugiej połowie XIX wieku za sprawą tego, że Jan Łopieński wrzenił się w taki rodzinę brązowniczą Jana Widawskiego, ożenił się z Feliksą z Widawskich i założył swój warsztat na ulicy Ordynackiej 3. Ten warsztat brązowniczy przyniósł mu sławę, ale jak gdyby kontynuatorami tej tradycji brązowniczej byli jego synowie. Słynny Grzegorz Łopieński i Feliks Łopieński. Grzegorz był tym głównym z braci Łopieńskich, który prowadził zakład. Feliks był także brązownikiem, projektantem, ale także społecznikiem. Głównie tutaj angażował się w taką społecznikarską działalność związaną z kształceniem robotników i również kształceniem zawodowym. No i jednym z tych braci był Ignacy Łopieński, jak Państwo tutaj widzą na tym drzewie. Ale główna gałąź do dzisiaj właśnie pochodzi od właśnie Grzegorza Łopieńskiego. Później jego syn Tadeusz Łopieński przejął warsztat. To już były zakłady na ulicy Chorzej w Warszawie. Ten zakład od 1900 roku już pod nazwą Bracia Łopieński istniał właściwie do II wojny światowej, a później został niestety znacjonalizowany. Tą tradycję do dzisiaj kontynuuje pani Anna Łopieńska-Lipczyk, ma swoją pracownię brązowniczą na ulicy Poznańskiej w Warszawie i tam jeszcze te modele wypracowane w rodzinie, z tych modeli są tworzone kolejne dzieła brązownicze, współcześnie dostępne. To jest fotografia z końca wieku XIX, ukazująca właśnie rodzinę Łopieńskich. W środku senior rodu Jan Łopieński, obok, za nim stoją właśnie Grzegorz Łopieński, ten, który przejął główny zakład i w spółce z Ignacym, a później Feliksem tworzyli na początku XX wieku spółkę Bracia Łopieńscy. W 1909 roku Ignacy wystąpił z tej spółki. Tutaj przykłady twórczości jeszcze Jana Łopieńskiego, ojca rodu.
W Muzeum Narodowym w naszych zbiorach jest rzeźba Andrzeja Pruszyńskiego, właśnie odlewana przez Jana Łopińskiego w jego zakładzie. I przykłady twórczości braci Łopińskich, te akurat mogą Państwo zobaczyć na wystawie. Tablica zachętowska ufundowana z okazji ukończenia budowy gmachu Zachęty w 1904 roku, na której są podpisy artystów zrzeszonych właśnie w Towarzystwie Zachęty, w tym także podpis, sygnatura, podpis Ignacego Łopińskiego. Ta tablica jest drewniana, ta część z napisami jest odlana w brązie. No i medal, jeden z wielu, które projektował Ignacy Łopiński, które możemy zobaczyć na wystawie, ten akurat jest z końca wieku XIX, z portretem Maurycego Godebskiego, twórcy pomnika Mickiewicza w Warszawie. I dowód na to, że Ignacy Łopiński właściwie nigdy nie porzucił brązownictwa. Przykład z 26 roku, medalion z portretem Stanisława Staszica w rękach cyzelera. Już po odlaniu projekt był wykonany właśnie i model przez Ignacego Łopińskiego. Chciałbym Państwu pokrótce powiedzieć, w jakich miastach, z jakimi miastami był najbardziej związany Ignacy, bo naukę rozpoczynał w Warszawie pod okiem ojca Jana Łopińskiego, ale także bardzo szybko jako młody człowiek trafił do klasy rysunkowej Wojciecha Gersona i Aleksandra Kamińskiego, szkoły, która zastępowała tutaj w Warszawie uczelnię artystyczną, ponieważ po upadku Powstania Styczniowego Szkoła Sztuk Pięknych została zamknięta i udało się utworzyć taką szkołę, która była taką pierwszym zamknięciem się młodych adeptów sztuki właśnie z nauką artystyczną tutaj w Warszawie. Ale trzeba dodać, że Łopiński nie tylko uczył się jako artysta, bo także praktykował u kupca i restauratora, właściciela hoteli Aleksandra Buketa oraz uczył się u rzeźbiarza, u Bolesława Syrewicza, a także wyjeżdżał do chociażby Berlina, żeby w tamtych pracowniach złotniczych, grawerskich uczyć się zawodu. Także tutaj w Warszawie u Zygmunta Weinkranza uczył się grawerstwa, więc poznawał te techniki artystyczne, rzemiosł artystycznych w szerokim tego słowa zakresie. No i także dzięki stypendium Zachęty Sztuk Pięknych wyjechał do Szkoły Sztuk Pięknych w Paryżu. Tam także uczęszczał w drugiej połowie lat 80. Prawdziwa zmiana w jego życiu artystycznym nastąpiła w roku 1888, kiedy to w październiku został przyjęty do Akademii Sztuk Pięknych w Monachium i dzięki stypendium Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych został on uczniem Johanna Elonharda Raba, grafika reprodukcyjnego, który był wykładowcą właśnie na uczelni monachijskiej. Edukacja Łopińskiego przebiega zapewne tak jak wszystkich młodych adeptów, czyli rysunek z gipsów, później rysunki z natury. Tutaj mamy na wystawie taki przykład rysunku akademickiego, właśnie studium akademickiego z natury. Oraz już od 80. lat pierwsze prace graficzne datowane są na 89. rok. Pierwsze wprawki graficzne Łopińskiego także na wystawie możemy zobaczyć. Tutaj mamy do czynienia z meteorytem, czyli takie studium właśnie w technice meteorytu i też portret ojca wykonany w technice akwaforty już w 89. roku. I
Charakterystyczne dla twórczości Łapińskiego jest to, że pomimo, że pojechał kształcić się w grafice reprodukcyjnej, odtwarzać malarstwo innych artystów, to od samego początku, właściwie od samego początku nauki w Akademii Monachijskiej, Łapiński zajmował się grafiką autorską. W tym czasie w Monachium działało Towarzystwo Oryginalnej Akwaforty. Niestety nie wiem, czy Łapiński do niego należał, bo od 1991 roku to towarzystwo działało, ale można powiedzieć, że twórczość Łapińskiego jest w tym samym podobnym duchu co jego niemieckich kolegów. Sławę przyniosła Łapińskiemu grafika reprodukcyjna. Pierwszym takim najbardziej docenionym portretem był portret Anny Bilińskiej według jej autoportretu, który powstał w 1991 roku. I de facto ten portret otworzył drogę Łapińskiemu do wielu innych zamówień, bo zazwyczaj takie grafiki powstawały na zamówienia najczęściej towarzystw sztuki, żeby propagować malarstwo w formie graficznej. Portret Bilińskiej w 1891 roku był nagrodzony zarówno w Berlinie, jak i w Monachium. W Monachium otrzymał srebrny medal na wystawie dorocznej. I to zwróciło uwagę Wiedeńskiego Towarzystwa Powielania Sztuki, które wydawało czasopismo Die Graphischen Künste. I to wydawnictwo, to towarzystwo zwróciło się do Łapińskiego z prośbą o wykonanie odbitek graficznych według znanych malarzy monachijskich z kręgu właśnie monachijskiego. Łapiński bardzo się do tego zadania zapalił, bardzo go to zainteresowało i postanowił, że namówi kolegów malarzy do tego, żeby żeby oni wyrazili zgodę na to, żeby mógł reprodukować ich dzieła. Po wykonaniu pierwszej pracy, która miała zapewne znaleźć się w tym wydawnictwie, Wilka według Alfreda Wierusza Kowalskiego, okazało się jednak, że są trudności z płatnościami, z wywiązywaniem się towarzystwa z pierwotnych umów i de facto nigdy wydawnictwo to nie ujrzało światła dziennego. Być może plansze te miały ukazywać się w kolejnych numerach czasopisma. Być może miały mieć formę osobnego albumu. Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że plansza, praca ta nie poszła na marne, ponieważ Warszawskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w roku 1893 postanowiło nie wydawać jednej planszy premiowej dla swoich członków, tylko wydać zestaw 5 odbitek graficznych z najbardziej znanych obrazów polskich malarzy. Państwo pewnie wiedzą, że towarzystwa artystyczne miały taki zwyczaj dorocznego premiowania swoich członków odbitkami graficznymi, okazałymi, najczęściej wykonanymi w szlachetnych technikach, takich właśnie jak akwaforta czy miedzioryt, które były pod koniec roku rozprowadzane właśnie za płacenie składek członkowskich swoim właśnie członkom. Powstał album, na wystawie powstały te 5 odbitek, na wystawie możemy je wszystkie zobaczyć. 3 z nich zostały wykonane przez Łapińskiego, jest to portret Jana Matejki, a także polowanie Wilhelma II według Juliana Fałata. 2 wykonał inny rytownik, Feliks Jasiński, który przysłał do drukarni swoje matryce. Jednak Towarzystwo Warszawskie nie było zadowolone i Ignacy Łapiński musiał je poprawić. Tamten grafik Jasiński się na to zgodził. To było 2 takich największych
grafików reprodukcyjnych swego czasu, nie tylko w Polsce, ale także właściwie można powiedzieć, że szczególnie jeśli chodzi o Jasińskiego, bardzo był znany w Europie, zarówno we Francji, jak i w Anglii. Zadaniem grafika reprodukcyjnego jest jak najwierniejsze zinterpretowanie obrazu w twórczości monochromatycznej. Porównywano to do interpretacji utworu muzycznego przez inną orkiestrę, więc nie traktowano tego jako zadanie bardzo odtwórcze, wręcz przeciwnie. Taką działalność traktowano z wielkim szacunkiem i uznawano za osobne dzieło artystyczne. I tutaj w zbiorach muzeum mamy znakomity przykład zarówno pierwowzoru matejkowskiego. Tutaj widzimy wyrok na matejkę namalowany przez mistrza Jana po krytyce, jaka go spotkała po namalowaniu obrazu Rejtan Upadek Polski. I w 1901 Towarzystwo Zachętowskie Warszawskie wybrało ten obraz na swoją premię dla swoich członków. Nietypowe jest to, że obraz, jak i premia mają niemal identyczne wielkości. To możemy się przekonać tego na wystawie, bo szczęśliwie i odbitki graficzne, i obraz są w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. My mamy także odbitki stanowe, więc kolejne etapy pracy artysty, który udoskonala coraz bardziej linię akwafortową, dodaje kolejne linie i powstają kolejne etapy, dowody, etapy twórczości, etapy pracy w postaci właśnie tych kolejnych odbitek graficznych. Także na wystawie możemy zobaczyć odbitkę z remarką, czyli z takim małym znakiem, który był dodawany tuż przed oddaniem matrycy do wydawnictwa. Grafik wykonywał kilka takich indywidualnych, autorskich odbitek, które miały swoją wartość zarówno kolekcjonerską, jak i emocjonalną. Miały też inną wartość materialną i po wykonaniu kilku własnoręcznych, kilkunastu odbitek powstawała odbitka już wydawnicza z naniesionymi napisami i ta w ilości 100-200 odbitek mogła być rozprowadzana właśnie wśród członków Towarzystwa Zachęty. To ważne, że nad taką pracą grafik poświęcał od kilku do nawet kilkunastu miesięcy pracy, więc nie były to odbitki tanie, nie były to prace o małym znaczeniu. Były to rzeczy cenione i szczególnie te, które były wykonywane w szlachetnych technikach miedziorytu czy właśnie akwaforty. Mamy też na wystawie, mamy w zbiorach matrycę do tej kompozycji, więc możemy porównać zarówno oryginał malarski, matrycę i odbitki, jakie z niej powstawały. Łopiński miał taki zwyczaj, że pracował z oryginałem. To znaczy on zależało mu na tym, żeby móc poznać bardzo dobrze oryginał malarski przed transponowaniem jego treści na grafikę, na formę graficzną. Wykonywał w związku z tym własne szkice. Wiemy, że w którymś momencie także nabył aparat fotograficzny, być może wykonywał także fotografie z tych prac, na pewno posługiwał się fotografią. Kiedy nie udawało mu się dotrzeć do oryginału, no to wtedy posiłkował się jedynie fotografią, ale najbardziej cenił sobie tą możliwość studiowania, badania obrazu z oryginału. I tutaj mamy akurat taki przykład, kiedy obraz już nie istnieje, najprawdopodobniej został zniszczony w czasie II wojny. Nie ma go, ale zostały fotografie, zostały repliki, czy może nawet bardziej kopie, a także znakomita grafika reprodukcyjna wykonana właśnie przez Ignacego Łopińskiego, którą także możemy zobaczyć na wystawie. Łopiński był osobą, która
Po powrocie z Monachium do Warszawy, przez Kraków, bo także w Krakowie przez wiele miesięcy pracował, w tych miejscach, w Warszawie i w Krakowie, nauczał polskich artystów, głównie malarzy zainteresowanych grafiką, która od drugiej połowy XIX wieku przeżywała swój rozkwit w Europie. Powstawały rozmaite towarzystwa zrzeszające i promujące grafikę. Także to zainteresowanie dla grafiki miało miejsce tutaj nad Wisłą, w Krakowie i w Warszawie. Stąd też Łopiński stał się takim nauczycielem wielu malarzy tych technik graficznych, a także rysunku. Wiemy o tym, że uczyli się u niego zarówno mniej, jak i bardziej znani artyści, no chociażby Leon Wyczółkowski, Józef Pankiewicz, Zofia Stankiewiczówna czy Leon Kowalski. To są nazwiska, można powiedzieć, pierwszoligowe, jeśli chodzi o polską sztukę przełomu wieków. I jako taki prekursor grafiki, szczególnie techniki wklęsłodruku, czyli głównie tutaj mówimy o akwaforcie, suchej igle czy miedziorycie, miał kontakt z Feliksem Jasieńskim, znanym kolekcjonerem i mecenasem artystów mieszkającym od początku XX wieku w Krakowie. I razem z Jasieńskim współtworzyli pierwszą tekę Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików, która została w 1903 roku wydana w Krakowie. Głównie składała się z litografii artystów krakowskich, ale także dwie plansze powstały w Warszawie. Były to odbitki wykonane przez Łopińskiego, jedna autorska Łopińskiego przed kościołem w Poroninie, jak i odbitka z matrycy dostarczonej przez Józefa Pankiewicza, odbijana także przez Łopińskiego. Kolejnym ważnym wyjazdem dla Łopińskiego była podróż do Francji w 1904 roku, kiedy Łopiński przebywał w Paryżu, jak i wyjeżdżał przynajmniej dwukrotnie do brytyjskiego Tregastel, gdzie studiował głównie pejzaż. I zachowały się listy Łopińskiego z Francji, w których pisał do rodziny, że otwiera się zupełnie na nowe doznania artystyczne, studiuje kolor, odkrywa kolor na nowo, odkrywa rzeźbę na nowo. Wiemy, że powstawały z korespondencji, wiemy, że powstawały rzeźby, wiemy, że powstawały akwarele. Prawdopodobnie wtedy też zaczął intensywniej malować, bo malarstwa uczył się już w Monachium. Wiemy, że uczył się także u znanego monachijskiego malarza Aleksandra Wagnera, tak jak wielu Polaków tam studiujących. Ale i przyjaźnił się bardzo z Olgą Boznańską, bywał w jej pracowni, ale tych obrazów niestety nie znamy Łopińskiego, niestety nie wiemy, jakie one były. Wiemy jedynie, że już wtedy malował. Być może jeden z obrazów się zachował, jest on umieszczony w katalogu, być może to jest jeden z wcześniejszych obrazów Łopińskiego. Z kolei w Brytanii studiował naturę, studiował pejzaż i ten pejzaż Tregastel jest dosyć nietypowy, ponieważ jest to bardzo skaliste, nietypowe wybrzeże. Po lewej stronie widzą Państwo widok morza, w którym zatopione są gigantyczne skały, a po prawej właśnie plaże z taką formacją skalną. I ta praca, która jest po prawej stronie, ma też swoją dosyć ciekawą historię, ponieważ jak się okazało, artysta na początku lat 30., nie mając w domu dobrej tektury pod ręką, postanowił, że użyje ją jako plecy do oprawy grafiki, która została wysłana na
do Zachęty na wystawę. Ta grafika została przez Zachętę zakupiona, trafiła do zbiorów Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Jest to litografia, jedyna litografia w twórczości, znana w twórczości Łopieńskiego. I dopiero po wojnie okazało się, że za tą grafiką, za jej plecami oprawiony był ten rysunek węglem właśnie z brytyjskiego Tregastel. Więc też są takie niespodzianki w życiu historyka sztuki, kiedy odkrywa coś, czego zupełnie się by nie spodziewał za plecami innej pracy graficznej. Tutaj przykład malarstwa Łopieńskiego, Martwa natura, zapewne właśnie z tego okresu pobytu we Francji. Można dopatrzeć się troszeczkę takiej linii, takiego konturu, który stosował chociażby Ślewiński w tym czasie, bo akurat kiedy Ślewiński wyjeżdża z Brytanii, to wtedy pojawia się tam Łopieński. Łopieński też przyjaźnił się wtedy z Melą Mutter, więc tutaj pewne analogie do tego malarstwa także możemy obserwować. No i niewiele przykładów, tak jak mówiłem, koloru zachowały się barwne akwarele. Kilka takich akwarel możemy zobaczyć na wystawie, ale wtedy także Łopieński zajmuje się grafiką, rozwija swój warsztat. Nie tylko akwaforta, może właśnie przede wszystkim szuka nowych walorów technicznych w suchej igle, wykonuje portrety artystek, między innymi dwukrotnie portretuje Melę Mutter, także wykonuje swój autoportret, czy też wiele portretów kobiet. Te kobiety wtedy w tym momencie stają się dla niego bardzo ciekawym tematem do studiowania w grafice. No i przykład skrajnie odmiennej odbitki wykonanej właściwie z tej samej matrycy. Nie mamy tutaj do czynienia ze stanem, czyli z opracowywaniem głębszym, dokładniejszym, innym matrycy, tylko z przecieraniem matrycy w taki sposób, żeby uzyskać walory tonalne, które na samej matrycy nie istnieją, a tylko istnieją, są nadawane w procesie drukowania, więc one różnią się tylko i wyłącznie tym, właściwie są niepowtarzalne, dlatego że indywidualnie artysta nakładał farbę i te walory uzyskiwał dzięki temu takie, jak zamierzał. I na wystawie możemy także zobaczyć panią Marię z Pruszyńskich Franoszkową. Po lewej stronie mamy rysunek, to na wystawie będzie dobrze widoczne. Grafikę pierwszego stanu z taką korektą rysunkową, ta róża jest narysowana. Artysta tutaj planuje dalej, jak będzie rozwijał kompozycję w stanie trzecim i czwartym. Grafika się już przetwarza, róża zostaje umieszczona na matrycy i już jest odbijana z matrycy. No i wspomnę tutaj, bo tutaj mówimy o twórczości, ale mówimy też o życiu Łopieńskiego, więc jednym z takich największych dokonań Łopieńskiego było powołanie do życia Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Graficznych w 1912 roku, czyli towarzystwa analogicznego do tego, które powstawały w krajach europejskich, w takich miastach jak Monachium, Berlin, Wiedeń czy Paryż. I tutaj ustawa towarzystwa wzorowała się właśnie na ustawach tamtych stowarzyszeń. Miała za zadanie zachęcać artystów do prac graficznych, tworzyć zbiory graficzne, tworzyć konkursy, wystawy, udostępniać pracownie i w ten sposób promować grafikę, starając się tą kulturę graficzną także wśród publiczności warszawskiej i kolekcjonerów tutaj żyjących krzewić. No i jednym z takich największych dokonań stowarzyszenia był drugi konkurs imienia Henryka Gromana, który miał miejsce w 1914 roku, na początku roku, kiedy wystawiono pracę największych grafików. Wtedy nagrodę dostał m.in. Skoczylas za drzeworyt i Zofia Stankiewiczówna za akwaforte. To była taka jedna z większych wystaw graficznych tutaj w Warszawie urządzonych w
tym czasie. No i towarzystwo, tak jak wspomniałem, oprócz tego, że Łapiński bardzo w nim intensywnie działał, prowadził prelekcje, uczył praktycznie technik graficznych na sprowadzonej do towarzystwa prasie graficznej. Łapiński także uczestniczył w konkursach organizowanych przez towarzystwo, między innymi na konkurs wysłał swoją pracę na konkurs na Ex Libris hrabiego Tomasza Potockiego w 1914 roku, czy też działał także później, ponieważ jak Państwo wiedzą, po wybuchu I wojny światowej administracja tutaj rosyjska zostawiła miasto właściwie samo sobie i w Warszawie musiał się zorganizować samorządność miasta musiała się od podstaw zorganizować. Łapiński działał w Komitecie Obywatelskim Miasta Stołecznego Warszawy w sekcji dla inteligencji i dla plastyków i organizował wiele imprez, także imprez muzycznych. Tutaj widzimy plakat na turniej muzyczny, który sam wykonał w technice akwaforty. Ten plakat także możemy zobaczyć na wystawie, czyli technika jak najbardziej szlachetna i dyplom, przepraszam, to nie jest plakat, tylko dyplom właśnie za konkurs, który miał miejsce w salach redutowych Teatru Wielkiego. Miało to na celu mobilizowanie artystów do działania, z drugiej strony umożliwienie tym artystom zarobkowania, ponieważ sytuacja artystów w czasie I wojny światowej tutaj w Warszawie była bardzo ciężka. Innym przykładem jest konkurs, jaki współorganizował Łapiński. Zwrócił się do władz Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie z propozycją urządzenia konkursu na Ex Libris dla tejże biblioteki, bo właśnie w 1916 Uniwersytet Warszawski się reaktywował i taki konkurs miał miejsce. Jedną z nagród otrzymał projekt, który tutaj oglądamy, projekt Józefa Toma, który zasłynął później w 20-leciu międzywojennym jako znany grafik projektu tekstybrysów między innymi. Po wojnie Łapiński zajął się przede wszystkim nauką, edukacją. Był jednym z nauczycieli, którzy organizowali zjazd nauczycieli w Warszawie w 1923 roku, nauczycieli rysunku. Sam nauczał w gimnazjach żeńskich warszawskich, a także w szkołach artystycznych, między innymi Szkole Artystycznej imienia Wojciecha Gersona, jak i w Szkole Blanki Mercer, ale w tych dwóch ostatnich nauczał grafiki, w pozostałych w gimnazjach uczył rysunku. I wiemy także o tym, że w 1923 roku prace, ilustracje wykonane przez Łapińskiego zostały zamieszczone w takim podręczniku bardzo szczegółowym, bardzo dokładnym, które miało służyć jako pomoc dydaktyczna przy nauce rysunku dla nauczycieli rysunków. Jeden z rysunków, które mamy na wystawie, został właśnie w tej książce zreprodukowany. W dwudziestoleciu artysta nadal był aktywny jako grafik, podejmował już wtedy troszkę inne tematy, ważne dla niepodległego państwa i często obecne w twórczości artystów z uwagi na konkursy, które były urządzane przez podmecenatem państwowym, czyli tutaj możemy zobaczyć Port w Gdyni, Wieżę Wiertniczą w Iwoniczu czy Klasztor w Solejowie. To były takie motywy, które pojawiały się w jego twórczości i to szczególnie ten klasztor w Solejowie jest typowym dla Łapińskiego, który wybierał takie miejsca w kraju, które są może mniej znane, ale bardziej malownicze, bardziej takie intymne, do studiowania intymnego. W dwudziestoleciu także tworzył grafikę dekoracyjną, tutaj można szczególnie w tej pracy po lewej stronie dopatrzyć wpływów japonizmu, który
od lat 90. był bardzo popularny wśród artystów polskich także. No i eksperymentował z kolejnymi nowymi technikami, jak z akwatintą, którą tutaj po prawej stronie możemy zobaczyć. No i ta tematyka warszawska, tematyka miejska także pojawiała się w jego twórczości, a także portrety, w tym wypadku także reprezentacyjne. Portret Ignacego Mościckiego, który mógł powstać w związku z konkursem na portret graficzny Ignacego Mościckiego oraz portret Józefa Piłsudskiego, który jest jedną z ostatnich prac graficznych Łopińskiego. Wystawiony był w 1939 w Poznaniu w Domu Żołnierza i tam zdobył drugą nagrodę, pomimo że władze wojskowe uznały, że portret jest zbyt artystyczny. No ale szczęśliwie został doceniony, możemy go zobaczyć na wystawie. No i przechodzimy do takiej opowieści bardziej może swobodnej. Spróbujemy zastanowić się nad tym, jak mogła wyglądać wystawa w 1939 roku. Ponieważ, jak Państwo się orientują, w 1938 roku oddano do użytku już cały ukończony gmach Muzeum Narodowego w Warszawie z gabinetem rycin, który był częścią Biblioteki Muzeum Narodowego w Warszawie. I na ostatniej kondygnacji naszego gmachu, gdybyśmy dzisiaj chcieli wejść do dawnego gabinetu rycin, musielibyśmy wejść na skręcić, wchodząc po schodach głównych muzealnych, skręcić w prawo, wejść na samą górę i przed galerią, gdzie jest prezentowana sztuka dawna ze sztuką wenecką, skręcić w lewo. Wtedy weszliby Państwo do dawnego gabinetu rycin. Gabinet rycin w 1938 roku miał oprócz sali studyjnej, w której można było oglądać swobodnie prace graficzne, badać je, rozkładać na do tego specjalnie przygotowanych stołach, miał także swoją część ekspozycyjną. Miał swoje sale, jedna z nich nazwana imieniem znanego i cenionego przez nas kolekcjonera Dominika Witka-Jerzewskiego, kolekcjonera, który przekazał nam swoje zbiory graficzne i rysunkowe. To jest jeden z największych kolekcjonerów warszawskich w początku XX wieku. I w tych salach, dostępnych, widocznych w Amfiladzie, urządzono w 1938 roku wielką wystawę grafiki polskiej, wystawę retrospektywną grafiki. Z dużym prawdopodobieństwem możemy przyjąć, że tak właśnie wyglądałaby wystawa prac Ignacego Łopińskiego jesienią 1939 roku. Z jednej strony, bo takie było wyposażenie sal, jak Państwo widzą, były na stałe zamontowane gabloty, w które wmontowywano oprawione w paszportu grafiki. Można było także nad tymi gablotami zawiesić oprawione prace w ramy, jak i były specjalne komody, które służyły do prezentacji, jak i do przechowywania zbiorów. Także w taki sposób można było tą grafikę zaprezentować. Nad wystawą Łopińskiego w jesienią 1939 roku pracowały w muzeum przede wszystkim dwie osoby. Maria Mrozińska, która była kustoszem biblioteki w Muzeum Narodowym w Warszawie. To jest najprawdopodobniej ta pani, która jest tutaj widoczna po prawej stronie. Oraz Hanna Abramowicz-Makowiecka, która jako konserwatorka przygotowywała prace, oprawy prac paszportu, a także przygotowała napisała fiszkowy katalog prac Ignacego Łopińskiego, podając tam nazwy, wymiary, techniki. Ignacy Łopiński przekazał na wystawę bardzo dużą część swych zbiorów, wiele grafik, niektóre rzeczy także były wypożyczane.
ale przekazał je w 1939, przed latem 1939, choć i miał nadzieję, że wystawa otworzy się jesienią. Na początku planowano wystawę otworzyć w październiku 1939 roku. Latem, jak Państwo wiedzą, nastąpiła troszeczkę zmiana sytuacji. Wiosną już profesor Lorenz zamówił 230 skrzyń na spakowanie zbiorów muzealnych na wypadek wojny, a pod koniec lata, w sierpniu, wezwał Marię Mrozińską do muzeum, przerwał jej urlop i kazał zacząć pakować zbiory gabinetu Rycin na wypadek wojny. W tym czasie Ignacy Łopiński wyjechał na Kresy Wschodnie w okolice Stanisławowa. Tam miał pozostać do późnego lata i wczesną jesienią powrócić na wystawę, na wernisaż wystawy do Warszawy. Wiemy, że prace Łopińskiego były schowane w jednej ze skrzyń. 14 skrzyń z tych, o których mówiłem, zostało przeznaczonych na zbiory graficzne. W skrzyni numer 7 znalazła się teka z opisem Łopiński wystawa. I prace te, skrzynie te były wielokrotnie wnoszone i znoszone do piwnic muzealnych, do magazynów będących w przyziemiu muzeum. Szczególnie w 1942, kiedy zaczęły się naloty sowieckie, no tutaj sytuacja w muzeum była niepokojąca. No ale też Państwo wiedzą, że grabież niemiecka miała miejsce właściwie nieustannie. Zbiory graficzne może najmniej interesowały wtedy Niemców. Wywożono głównie sztukę krajów zachodnich, niemiecką, holenderską. Takie zbiory wtedy z Warszawy wywożono najchętniej. Po upadku Powstania Warszawskiego, kiedy działania wojenne miały miejsce także na terenie budynku muzealnego i przed muzeum, wtedy w muzeum poniosło też swoje straty także w dziedzinie sztuki. Po upadku Powstania w październiku 1944 roku pozostałe skrzynie, które jeszcze się tu znajdowały, zostały wywiezione z Warszawy. Większość tych zbiorów trafiła do Austrii, do zamku Fischhorn i wraz z zbiorami m.in. Biblioteki Narodowej i Zamku Królewskiego zostały w tym zamku przetrzymywane. Wiemy, że wyjechała tam także skrzynia z rysunkami i grafikami Ignacego Łopińskiego. Historia jest wojenna taka, że jak Państwo się domyślają, mamy tutaj do czynienia z frontem zachodnim. Zbliżają się wojska amerykańskie. Niemcy, Wehrmacht opuszcza zamek. Grabi co może. Okoliczna ludność także w poszukiwaniu żywności, opału. Ten zamek nawiedza i także z tego zamku wynoszone są pewne elementy, które są tam złożone, dzieła sztuki. Tak się składa, że tamtędy jeden z polskich żołnierzy wracających z obozu jenieckiego w Murnau zagląda do tego zamku, orientuje się, że okoliczna ludność ma znajdują się tam dzieła sztuki polskiej, orientuje się, że to są właśnie dzieła polskie, po pieczątkach, po oznaczeniach. I zawiadamia historyka sztuki Tadeusza Urbanowicza, który z przerażeniem stwierdza, że w zamku są pozostawione bez opieki dzieła sztuki polskiej. Więc Urbanowicz prosi stacjonujący w pobliżu Rainbow Division Armii Amerykańskiej o to, żeby zaopiekowali się tym zamkiem, zaopiekowali się zbiorami, a sam udaje się do kraju, żeby powiadomić o tym chociażby
Estreichera Juniora, że takie rzeczy znajdują się gdzieś w mało znanym zameczku w okolicach Salzburga. Początkowo polscy historycy z Lorencem na czele nie wierzą w opowieść Urbanowicza, ale jednak udaje się zorganizować transport. Jest to już o tyle trudne, że przyjaźń między Związkiem Radzieckim a aliantami dobiega końca i ten przejazd w 1946 z kilku wagonów wypełnionych dziełami sztuki polskiej no jest bardzo trudny do zorganizowania. Niestety wśród dzieł, które wtedy wracają do Polski, nie ma teczki z dziełami Łopińskiego. Te prace do 2013 roku pozostawały w Austrii i dzięki osobom, które je przechowywały, zostały zwrócone przez, dzięki też pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powróciły w styczniu 2014 roku do Polski i zostały tutaj do muzeum zwrócone. Także 28 rysunków i grafik Łopińskiego możemy, większość z tych prac, które wtedy wróciły, możemy oglądać na wystawie i właściwie wystawa, której w 1939 nie było, mogła się odbyć. Od tego czasu właściwie już intensywniej pracowaliśmy nad projektem tej wystawy. Na koniec chciałbym Państwu opowiedzieć o pewnych zagadkach, które mnie spotkały, jeśli chodzi o portrety Ignacego Łopińskiego. Jest ich kilka i wydawałoby się, że dosyć niewinny portret z około 1895 roku okazuje się historią artysty zaklętą w tym, co go otacza. Ponieważ jedną z prac, które możemy za artystą zaobserwować, jest być może portret wykonany przez Olgę Boznańską, ponieważ wiemy, że Olga Boznańska portretowała młodego Ignacego w Monachium. Wiemy, że taki portret powstał, ale nigdy go nie widzieliśmy, więc jest to prawdopodobnie jedyna fotografia tego portretu. Trudno powiedzieć, czy na podstawie tego zdjęcia, czy malowała go Boznańska, ale w tym czasie, kiedy ona studiowała w Monachium i pędzel był jeszcze nie tak swobodny, jak to miało miejsce później, w czasie, kiedy pracowała chociażby w Paryżu. A wiemy, że Łopiński się przyjaźnił z Boznańską. Innym dziełem sztuki, który się znalazł na ścianie, tutaj wiszący, nie wiem, czy jestem w stanie pokazać, chyba nie za bardzo, nie wiem, czy to jest w tym miejscu. To jest odlew maski nieznajomej, maski pośmiertnej nieznajomej z Sekwany. Miejska legenda francuska głosi, że w latach 90. z Sekwany wyłowiono piękną młodą dziewczynę, 16-latkę, jak wtedy określano, i ponieważ lekarz medycyny, który stwierdził zgon, uznał, że jest ona niebywale piękna i niebywale urocza, nakazał zdjąć odlew gipsowy z jej twarzy. No, odlewy gipsowe zmarłych osób w XIX wieku to jest pewna codzienność w tamtych czasach, ale niecodzienna sytuacja, ponieważ zdjęto ten odlew z osoby zupełnie nieznanej, anonimowej. To jest legenda. Nie wiem, jak było naprawdę. Wiemy, że wizerunek zaczął żyć własnym życiem, ponieważ już najprawdopodobniej od połowy lat 90. wizerunek ten pojawiał się w sprzedaży jako taki odlew, który można było sobie kupić, tak jak, nie wiem, twarz Beethovena, tak twarz nieznajomej z Sekwany była wystawiana w witrynach i wielu uznawało, że jest to tak piękny wizerunek, tak atrakcyjny, że była coraz częściej i chętniej kupowana do dekoracji domów, do dekoracji, jak się okazuje, także pracowni artystów. Ten wizerunek
znajdował się także w wielu innych pracach artystycznych. Tu mamy tylko jeden z przykładów, Antoni Kamiński, który lubował się w różnych makabreskach na swoich dziełach. Także umieścił nieznajomą sekwanę na jednej ze swoich prac. A także Melamuter na jednym z portretów przedstawia nieznajomą sekwanę. Antoni Piotrowski, Władysław Błocki. Ta twarz zaczyna żyć własnym życiem i wielu artystów około 1900 roku umieszcza ją w swoich pracach, szczególnie polskich artystów, to też jest ciekawe, w swoich pracach artystycznych. No i proszę Państwa, w dwudziestoleciu międzywojennym praca ta jest jeszcze bardziej, znaczy ta twarz jest bardziej popularna w literaturze, można powiedzieć, że każdy z nią się w którymś momencie swojego życia zetknął, ponieważ trafiła na maskę fantomów, które dzisiaj każdy musi, z którymi każdy musi współpracować przy ćwiczeniach z restytucji. I uznano, że twarz kobiety wyłowionej z sekwany w końcu wieku XIX jest tą, która najbardziej nadaje się na dekorację, powiedzmy to dekorację fantomu, który często jest właśnie całowany w sposób, stąd też najbardziej całowany portret kobiety. Jest to portret właściwie kobiety wyłowionej z sekwany, więc jest to kobieta, która chyba najwięcej pocałunków w swoim życiu zliczyła. Jeszcze kolejnym dziełem sztuki, które możemy zobaczyć na tej fotografii, jest rzeźba Antoniego Kurzawy, Mickiewicz budzący geniusza poezji. Rzeźba, która w 1989 roku została wystawiona w warszawskiej Zachęcie. A ponieważ jury wystawy w początkach stycznia roku następnego uznało, że rzeźba zasługuje jedynie na trzecią nagrodę, Antoni Kurzawa ją zniszczył. To jest przykład jednego z wielu w polskiej i nie tylko polskiej historii sztuki. Przykład niszczenia dzieła niedocenionego artysty, który przeżywa rozczarowanie, będąc niedocenionym. Ale ta rzeźba miała także swoje dalszy żywot, ponieważ przez to zniszczenie stała się sławniejszą. I także w zakładzie braci Łopińskich powstał jeden z odlewów już wykonany według kolejnego modelu przygotowanego przez rzeźbiarza. Więc też taka ciekawostka ze stołu Ignacego Łopińskiego. Kolejnym dziełem jest praca Ostatnie akordy Chopina, które możemy zobaczyć tuż nad tym stołem, nad tym biurkiem. Jest to bardzo popularny na początku XX wieku obraz Józefa Męcina Krzesza. Prawdopodobnie artysta wykonał kilka wersji tego obrazu, ale na razie trwają badania. Tutaj moja koleżanka Kamila Pijanowska będzie pewnie dochodzić dokładnie, kiedy ten obraz powstał. I być może okaże się, że to wcale nie jest portret Łopińskiego, tylko jego brata. I nie jest to portret z połowy lat 90., tylko może z początku XX wieku. Chociaż według mnie mężczyzna, który tutaj siedzi, jest bardzo do Ignacego Łopińskiego podobny właśnie z tego okresu. Aha, nie możemy stwierdzić dokładnej daty, wiemy tylko, że zdjęcie było wykonane 27 września. I wizerunek Łopińskiego już datowany, już pewny, Antoni Kamiński, który Państwu już jest znanym artystą, między innymi za sprawą nieznajomej z sekwany, wykonał serię rysunków najsłynniejszych polskich artystów czynnych pod koniec XIX wieku w Warszawie. Wśród nich znalazł się nasz grafik Ignacy Łopiński. Ten rysunek znajduje się w kolekcji Muzeum Warszawy. Tutaj widzimy artystę przy pracy.
Nad nim wisi ekran, który rozprasza światło. On sam na takim pulmanie, na takim ustawionym pod kątem, na takiej tablicy ustawionej pod kątem, opracowuje matrycę graficzną. Tą samą, w podobnej pozie, tylko już stojący, jest znany z kolei portret Łapińskiego, wykonany prawdopodobnie w Krakowie właśnie w 1997 roku. Być może jest to ta sama matryca, jest to przedstawienie bitwy pod Warną. Matryca znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie w domu Jana Matejki. A tutaj jest właśnie ukazany artysta tworzący grafik, tworzący tąże matrycę. I w tle za artystą widzimy wiszącą na drzwiach plakietę z wizerunkiem chłopca, która powstała prawdopodobnie kilka lat wcześniej. Ten odlew jest widoczny za artystą. Z kolei na wystawę rozpoczyna inny znany portret Łapińskiego, wykonany przez warszawskiego rzeźbiarza Władysława Mazura. Władysław Mazur wyjechał później do Stanów Zjednoczonych, tam robił karierę, więc zniknął z pola widzenia polskiej historii sztuki, ale jeszcze w końcu lat, jeszcze na początku XX wieku wystawiał, między innymi w 1906 roku wystawił w Zachęcie portret grafika, który wykonany w gipsie przetrwał II wojnę światową, właściwie niezniszczony. Dopiero po II wojnie światowej portret został odnaleziony w domu Łopińskich przez kolektyw robotniczy, który miał za zadanie nieco uprzykrzyć życie warszawskiej rodzinie brązowników i plądrując różne zakątki kamienicy, natrafił na strychu także na portret Łopińskiego, który został wtedy pozbawiony głowy. Szczęśliwie głowa się w kawałkach nie jest w komplecie, ale szczęśliwie kilka kawałków głowy się uratowało i także na wystawie mogą Państwo fragmenty tej głowy zobaczyć. No to jest przykład pewnego zapomnienia, jakie spotkało od samego artystę po wojnie, ponieważ o ile przed wojną był doceniany, urządzane były jemu wystawy, miała być wielka wystawa monograficzna w 1939, o tyle po wojnie rola Łapińskiego właściwie ograniczyło się w literaturze do grafika reprodukcyjnego, do osoby, która powiela pracę tylko i wyłącznie innych artystów. Z kolei na jeszcze innym portrecie Łapińskiego, który też możemy zobaczyć na wystawie, mamy rysunek, grafikę w rysunku, czyli Łapińskiego przy pracy, mamy 1900 rok, w tle za Łapińskim portret hrabiny Olizar, którą możemy zobaczyć na wystawie, wisi jako ozdoba jego pracowni. Z kolei nad ręką Łapińskiego, nad lewą ręką, rozrzucone luźno odbitki graficzne portretu Weissenhoffa, który w tym czasie także artysta przygotowywał. Innym tajemniczym portretem, tym razem nie autoportretem, ale portretem Łapińskiego, jest portret Florentyna Łapińskiego, jego brata, który powstał być może w latach XX wieku. Ale portret ten jest ciekawy o tyle, że ta tradycja ukazywania akurat Łapińskiego, znaczy obrazów związanych z Łapińskim, jest dosyć ciekawa, ponieważ w tle za prawdopodobnie portretem wykonanym w pracowni czy w mieszkaniu Łapińskiego znajdują się obrazy, rysunki, grafiki, które są jeszcze do ustalenia. Być może kiedyś ktoś natrafi na dzieła, które będzie mógł z tymi pracami widocznymi za kanapą czy za stojakiem z brązowym lwem stwierdzić, kto i jakie to są dzieła sztuki. Kolejnym domniemanym portretem Ignacego Łapińskiego może być
I jest prawdopodobnie praca Czesława Makowskiego. Znamy ją tylko z fotografii znajdujących się w zbiorach muzealnych. Czesław Makowski na początku XX wieku wykonał ponad 1000 portretów rzeźbionych właśnie w takiej formie, w płaskorzeźbie, najsłynniejszych polskich współczesnych osobowości. Były tam postaci takie jak Paderewski, Rejmont, ale także graficy jak Edward Nitsch czy Franciszek Kostrzewski, więc wiemy na pewno, że Makowski wykonał portret Ignacego Łopińskiego. Nie jesteśmy pewni, czy to jest portret Łopińskiego. Jest fotografia Łopińskiego z tego czasu, więc możemy się jedynie domyślać, czy to jest rzeczywiście ten sam mężczyzna. No i autoportret, który mogą Państwo zobaczyć na wystawie, powstały w 1905 roku. Mamy szczęśliwie rysunek do tego autoportretu, który na odwrocie ma kredkowanie, jest zarysowany kredką sangwinową po to, żeby móc przenieść później rysunek na matrycę graficzną w odbiciu lustrzanym, już jako odbitka ten rysunek funkcjonuje i jest zestawiony razem z tym rysunkiem. Można go zobaczyć na wystawie. No i kolejny tajemniczy portret Ignacego Łopińskiego, autoportret z prawdopodobnie z około 1905 roku, własność prywatna rodziny, na którym, jak Państwo zauważą, przyjrzą się na dole, są takie widoczne linie pod lekkim skosem. I być może kiedyś dokładniejsze badania pozwolą ustalić, czy to jest przemalowanie, czy to miał być jakiś zabieg kompozycyjny. Być może artysta postanowił ukazać siebie albo z taką graficzną, tak jak to uczynił Jacek Malczewski na portrecie Feliksa Jasińskiego, gdzie kolekcjoner grafiki trzyma swoją tekę z grafikami. To jest portret z kolekcji krakowskiej, Muzeum Narodowego w Krakowie. Albo pokazać go ze szkicownikiem, może chciał sam siebie sportretować z takim szkicownikiem, albo z matrycą graficzną, ponieważ tutaj akurat portret Józefa Rapackiego, pastelowy z naszej kolekcji. Bo jak wiemy, Łopiński miał taką cechę, że pojawiał się na różnych spotkaniach towarzyskich z matrycą graficzną. Robił bezpośrednio bardzo często na matrycy graficznej notatki i siadał gdzieś z boku i przyglądał się towarzystwu. Powstała też karykatura Ignacego Łopińskiego. Tu jest analogia do suchej igły, do igły graficznej, ponieważ artysta miał mieć przezwisko właśnie sucha igła, ze względu na to, że jego sylwetka z biegiem lat się coraz bardziej wydłużała, artysta był coraz szczuplejszy, coraz bardziej kościsty, no i stąd też ta zabawne przezwisko, które przylgnęło do Łopińskiego. I portret z 1931 roku to jest portret zamieszczony w jego monografii pióra Wilhelma Zwierowicza. Pierwszy szkic biograficzny, jaki powstał o Łopińskim z wymienionymi jego dziełami graficznymi. W 1931 roku artysta obchodził swój jubileusz, miał wystawę zarówno tutaj w Warszawie, jak i w krakowskich Sukiennicach, dwie odsłony wystawy jubileuszowej. I możemy zestawić z nieco późniejszą fotografią, na ile artysta był wobec siebie szczery w ukazywaniu swojej twarzy. No i taka dokumentacja już fotograficzna z ostatniego okresu życia, kiedy w 1936 otrzymał Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy za całokształt swojej twórczości. Tutaj jest uroczystość w Ratuszu Miejskim, kiedy artysta już siedzi tutaj właśnie na końcu z tą nagrodą. I z tej okazji wykonano także kilka fotografii, które szczęśliwie ocalały. To jest ostatni wizerunek Ignacego Łopińskiego. O tyle cenny także, że wykonany, ukazujący go w pracowni
przy warsztacie pracy. No i jak Państwo wiedzą, no, miałbym pewnie kolejną sesję fotograficzną w 1939 roku z okazji swojego 50. jubileuszu. Ja tylko może na końcu dodam, że Ignacy Łopiński, jak Państwu opowiadałem, wyjechał z Warszawy przed wybuchem wojny. W czasie wojny przedostał się do Lwowa, okupowanego przez Sowietów. Tam z trudnością przeżył, korespondował wtedy z Marią Mrozińską jeszcze na temat wystawy. Miał nadzieję, że ta wystawa się kiedyś odbędzie. Pozostawali ze sobą w kontakcie. Po ataku Niemiec na ZSRR artysta powrócił z Lwowa do Warszawy i niedługo potem zmarł. Zmarł 23 listopada 1941 roku o godzinie 13 w swoim mieszkaniu na ulicy Lwowskiej 8. Dwa dni później został pochowany w grobie swojego ojca na warszawskich Powązkach. I tak się kończy opowieść o wystawie, której nie było, i o artyście, który, mam nadzieję, zostanie bardziej zapamiętany i przywrócony właśnie polskiej kulturze, polskiej historii, i zostanie dołączony do panteonu największych polskich grafików. Dziękuję Państwu za uwagę.